Pokonamy Słowenię, wypijemy Finlandię, nie damy du, to znaczy siemankoldziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z kariery Janusza Dziura w ręce. Tak to jest kariera Janusza, a nie must be the music, bo tam moje szanse na zwycięstwo byłyby tak samo wielkie jak Włochów na mistrzostwach świata, więc lepiej zostanę przy filmikach z Fify, Gramy z Finlandią, obalmy ich jak dobrą, dobrą flachę. Zaczynajmy! do spotkanie! I mamy rzut wolny dla reprezentacji Polski. Mocne wybicie Kamińskiego z lewej nogi Lewandowski. Zgranie do Wolskiego, Wolski jeszcze rozrzuca tą grę. Błaszczykowski, niekryty Wolski, Rafał Wolski w polkarnym hradecki broni. Czy będzie dobitka? Niestety nie. Finowie wybijają piłkę daleko do przodu, ale nasi ją zgarniają. Krychowy jak góralski, krychowy jak wolski. Jeszcze rozrzucenie do kapustki. Kapustka do Lewandowskiego, Lewandowski, Wolski, Kapustka, kapustka w polkarnym dał się łatwo przepchnąć. Sadlock, jeszcze zagranie do kapustki, kapustka Wolski, ależ długotrwa ta akcja reprezentacji Polski, Lewandowski, Błaszczykowski. Wolski, czy ktoś wreszcie uderzy? No róbcie coś, bo Januszowi się nudzi, i Hradecki niestety wyłapuje ten strzał. No i tym razem Finowie atakują, no. Są wysokoprocentowi, więc wiadomo, że mają to moc. Hetemai, pojan palo. Jeszcze zagrani tutaj do Loda, Lot. Ależ ma piękne nazwisko na no moje Lody, pewnie robi perfekcyjnie! I tutaj gol Jensena niestety, ale mamy spalonego Bardzo dobrze, panie sędzio, takie decyzje to my szanujemy. Nie po to koperta wpływała do kieszeni, żeby teraz były inne decyzje. Świetna decyzja, gramy dalej, jesteśmy po prostu niepokonani. Ładne tutaj zagranie, kolejny raz Finowie w natarciu, Lod, jeszcze Pukki, Pukki wycofuje tą piłkę, Jensen, Saksela, Saksela pewnie zacentruje w pole karne, bo co innego może robić na tej pozycji, a jednak podaje, ty patrz jaki kreatywny piłkarz, no. Prawie jak Polacy, Ring, jest Hetemaj, ale jest też Janusz na bramce, wrócił do łask na wałki. odpłaca się w najlepszy możliwy sposób, czyli broni fantastycznie, ale kiedy on broni słabo, Janusz jest perfekcjonistą i zawsze jest najlepszy na boisku. No i jeszcze mamy rzut roczny, kolejna szansa. Lod pewnie dobrze zacentruje w polekarne, albo i nie. Lot na polekarne. no ale Janusz, po to ma klej na rękawicach, by takie coś łapać. Mocne wybicie, ładnie. Kapustka zgrywa do Wolskiego, Rafał Wolski, Wolski, aż kapitalnie Błaszczykowski. Kapustka, kapustka do Lewandowskiego, Lewandowski 1 do 0. Jeden do zera w meczu wyjazdowym, fantastyczny początek eliminacji reprezentacji Polski. Finowie nie wiedząc co się dzieje, aż chyba będą coś musieli w przerwie obalić. Janusz Dobry Człowiek pewnie im coś tam pożyczy, ale Polacy grają swoje, może Lewandowski spożywał magiczny napój. I mamy rzut roczny dla Finlandii, zaś ten sam piłkarz wznaje grę, że jemu to się nie nudzi, centra na pole karne i Uderza w Janusza, widać, uczył się tych strzałów, ekstra klasie! Mocne wybicie po Jan Palo, jeszcze zgrywa, kto to? Jensen do Pukiego, Pukki zagrywa do Hetemaja, per parim Hetemaj! Hetemaj jest już w polu karnym, czy padnie bramka? Zobaczmy! Ależ sytuacja! I strzał obok bramki! No mamy sporo szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym! I kolejny raz Polacy atakują Góralski, Zieliński. Jeszcze zagrań do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Zieliński, Błaszczykowski, ależ on ma kontrolę piłki. Widać, że to jest piłkarz z Bundesligi. Guralski, niekryty na środku Krychowiak, Krychowiak, ale spektakularnie kapustka Krychowiak, Zespół Wakca i RL-9 na 2 do 0. To jest już gwóźdź do trumny Finów. Po tym ciosie się nie podniosą, ale przynajmniej po spotkaniu mogą sobie wypić Finlandię. Podobno w tej samej Finlandii ma trochę więcej procentów niż ta nasza Polska, więc mogą się naprawdę dobrze bawić. A wiadomo, że porażka jest w cenie piłki nożnej. Czasem trzeba przegrywać, a z reprezentacją Polski zawsze się przegrywa, bo Polska to potęga! No i koniec koniec spotkania! Zwyciężamy! Janusz, jak widzimy, wprowadził dobrą atmosferę do reprezentacji. Godnie zastąpił Jędrzejczyka i Peszkę. Naprawdę, Janusz robi za nich dwóch, no bo to jest tak sympatyczny człowiek, że nie da się go nie lubić, a wypija więcej. Niż wspomniana dwójka razem wziętych. Dwa strzały złapane, jeden sparowany. Dobra ocena, tutaj mamy 30 minutę, A tu jeszcze nie bramka. No, spalony, no. Jak widać, sędzia bardzo dobrze sędziował. Wiedział kiedy odkwić zdać spalonego. Nie miał żadnych wątpliwości. W tej sytuacji, no, zobaczcie. Nawet nie trzeba pokazywać powtórki, by to było wiadome. No i tutaj sytuacja, gdzie Janusz spektakularnie na notę interweniował. On specjalnie zostawił tyle miejsca, żeby interwencja była bardziej efektowna. No, bo dlaczego ma nie być? Przecież Janusz musi być spektakularnym bramkarzem, nie po to wypijał tyle napoju, żeby teraz nie latać, a po nim nawet krasnoludki do niego przemawiają, więc co to jest dla niego latanie? Bramkarze dobrze bronili, przechodzimy dalej i bawimy się po zwycięstwie. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, no i jak widzimy ta Słowenia to w piłkę potrafi grać, kto by się spodziewał, no my w 2010 też się nie spodziewaliśmy w eliminacjach Jak widzimy są liderem, nawet wyprzedzają Hiszpanów, no i co przede wszystkim ważne Polaków, no ale za chwilę się to zmieni, pokonamy sobie tą Słowenię No przecież to jest pewne, że na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska nie przegrywa, niszczy każdego rywala, no i po prostu imprezuje po każdym meczu, no ale to tylko w FIFA, zaczynajmy Jeszcze mocno zagranie do środka, Krchin. Dojrzał Birsę, Walter Birsa, 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 ależ dojrzał tutaj zawodnika. Jeszcze raz Birsa, werbić! I Janusz interweniuje, chociaż był to strzał obok bramki, no ale chciał sobie podbić notę. No jakoś musi zarabiać te pieniądze, no za wyższą notę pewnie będzie większa premia, więc warto bronić, nawet niecelne strzały. No i znów ci Słoweńcy atakują. Co im się stało, te? Oni się w piłkę nauczyli grać. Tak to nie miało być, mieliśmy ich spokojnie pokonać i w ogóle, wiecie, zainkasować premię i wracać do Hiszpanii, no. Ogrzewać się i pić magiczne trunki, werbić w pole karne. Piszczek jeszcze interweniuje, Kamil Glik do Łukasza Piszczka, Piszczek wyprowadza piłkę. Co on robi, pani? Ależ wylew w obronie, ale Janusz! Janusz ratuje zespół i przywraca nadzieję. Ładnie Lewandowski odegrał, Góralski, Góralski w pole karne. jest tutaj... Makuszewski i Wolski w poprzeczkę, panie, dlatego pewnie nie grałeś w Fiorentynie. kto zgarnie tą piłkę? Na szczęście Glik, ależ on tutaj poszedł taranem, Makuszewski, Makuszewski, Góralski, niekryty jest tutaj Wolski, Rafał Wolski, Wolski, ajajaj, beznadziejne podanie. Znów Słoweńcy atakują Jokić, Campbell. Kevin Campbell do Repasa, Repas do środka z biegu, odegrał do Birsy, Walter Birsa, Lulić, Werbić, Werbić na skraju polakarnego, karnego, Werbić do Ilicicia! I mamy niecelny strzał, no wystraszył się Janusza, Janusz popatrzył mu głęboko w oczy i ten wiedział, że nie może zdobyć bramki, bo będzie po meczu miał z Januszem do czynienie. A i niestety nasi zgarnęli tej piłki, kolejna akcja Słowenii, 58. minuta. Jak to się skończy? Repas, Repas wypuszcza Birse. Walter Birsa bez problemów opanował piłkę, jest już w polu karnym i Janusz to łapie, ależ on ma magnesy w rękawicach. Coś niesamowitego. Krychowiak, Krychowiak przedziera się, zagranie na Grosickiego, Grosicki, Grosicki w polu karnym, Kamil Grosicki, Wolski, Wolski i Kuszewski, ależ Oblak interweniuje, panie, ile mu zapłacili, że on tak broni? Niesamowite. Znów Polacy w natarciu, ależ zagranie do środka, Wolski, Makuszewski, Wolski, Lewandowski, Wolski. No mogliby szybciej grać te akcje, bo Janusz tam zaśnie Grosicki. Grosicki jest już w polkarnym. Kamil Grosicki do prawej nogi, wycofanie. Wolski. Rafał Wolski odegrał. Góralski. Lewandowski. Makuszewski. Znów oblak. Ależ on broni jak w transie. Uczył się ewidentnie od Janusza. Pewnie oglądał jego nagrania z treningów. Ciekawe skąd je wziął, nie wiadomo, ale to nie jest istotne. Centra na pole karne! Jeszcze piłka do Zielińskiego jest, i jest wreszcie. 1 do zera dla reprezentacji Polski, ależ kapitalne wykończenie polskiego fantazisty w polu karnym to jest Zieliński. Janusz mu powiedział, jak ma strzelać, Janusz powiedział, uderzaj mocno. Zieliński tak zrobił, zdobył bramkę, warto słuchać Janusza, każdy o tym dobrze wie. No, i jeszcze rzut auto dla reprezentacji polskiej, rybus. Jest tutaj Grosicki, Kamil Grosicki, rybus na pole karne. Kto zgarnie tą piłkę? Na szczęście, Makuszewski, ależ dograł do Lewandowskiego, i zaś ten oblak. On jest jakiś chory, no, on potrafi bronić w tej chwili. Niesamowite. Zmiana jeszcze w reprezentacji Polski i będzie rzut rożny. Wznawiamy grę ze stałego fragmentu gry. Centra Grosickiego, no idealna, no ten ma tą świetnie ułożoną tą nogę, Glik, Glik na pole, karne linety! Nie no, co jest z tym oblakiem? Przecież ci bramkarze w tej Fifie tyle razy wylewu dostają, ten nie może dostać tego wylewu, nie no, to jest coś niesamowitego. Jeden bramkarz, co umie bronić, drugi DHA się znalazł, albo drugi Janusz, no, zależy kto co lubi. No i mamy jeszcze rzut rożny znowu Grosicki, oby wrzucił lepiej niż poprzednio. Grosicki mocna centra na pole karne, Oblak piąstkuje, nie no, on jest jakiś chory. Co on się od Janusza uczył? Jeszcze Lewandowski, Lewandowski, Grosicki, no i wreszcie, wreszcie Oblak pokonany. No ale to jest niesamowite, żeby ten Oblak tyle strzałów obronił. On jeszcze przyćmi występ Janusza, no a tak być nie może. Janusz musi być największą gwiazdą wśród bramkarzy, a nie jakiś Jan Oblak, no. Gdzie on gra w jakimś Atletico? No właśnie. A Janusz gra w Barcelonie, czyli lepszym klubie, to wiadomo. No, kto tutaj dyskutuje? Raczej nikt. No i koniec spotkania: zwycięstwo 2 do 0. Wielki udział oczywiście w tym zwycięstwie miał Janusz. No i Jan Oblak, bo niestety bronił dobrze, a tak powinno być 4 do 0. No ale nie narzekajmy, zadowolimy się tym co mamy. No ale naprawdę, Oblak za dobrze bronił. Jeden strzał złapany, dwa sparowane. Ocena meczowa 7,5. Zobaczmy tutaj interwencję Janusza, bo te oblaka nas nie interesują. Pierwszy mocny strzał oczywiście niecelny, ale Janusz chciał podbić no notę, więc inteligentnie odbił tą piłkę na rzut rożny. Co z tego, że zespół przez to musiał się bronić? Janusza to nie interesuje, nota wzrosła, i to jest najważniejsze. Tutaj mamy statystyki, no, dominowaliśmy i gdyby nie Oblak, no to wynik byłby jeszcze wyższy, no, ale widać, Oblak uczy się od Janusza, warto uczyć się od najlepszych. Janusz tutaj miał trzy interwencje, Oblak 8 przyćmił Janusza, ale to już się nie powtórzy. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po. W drugim spotkaniu, drugie zwycięstwo, Janusz wrócił do reprezentacji i już widać efekt Janusza, było to widać w Arsenalu i widać to w reprezentacji Polski. Przegrali poprzednie eliminacje, bo nie było Janusza, a teraz są liderem grupy, mając dwa punkty przewagi nad Hiszpanią. W następnym materiale gramy z Realem Madryt i Spartakiem Moskwa, El Clasico. Janusz jako wierny fan Realu, to znaczy Barcelony oczywiście będzie zmotywowany, żeby pokonać królewskich. Trzeba im oczywiście pokazać, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Jeśli wygramy, to oczywiście będzie piękne. Piękna atmosfera, wszyscy będą szczęśliwi. Na kibice będą Janusza wychwalać pod niebiosa. Wystarczy wygrać. No to nie jest trudne, przecież Real to tylko w Lidze Mistrzów potrafi grać. A w lidze to spokojnie ich pokonamy, nie mamy się czego obawiać. A w tym materiale to by było na tyle, ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, no i oczywiście zapraszam Was na następny, trzymajcie się!